Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj, jak już widzicie, przychodzę do Was z food haulem. Jest tego sporo, więc stwierdziłam, że idealnie będzie nagrać osobny film na ten temat. I mamy tutaj zakupy na następne 2 tygodnie, a może i troszeczkę więcej. I chciałam Wam pokazać, co takiego my kupujemy w czasie pandemii, żeby nie chodzić za często na zakupy spożywcze, a mieć takie najważniejsze rzeczy w domu i żeby one wystarczyły właśnie na te wspomniane 2 tygodnie. Więc jeśli jesteście ciekawi, co takiego kupujemy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Wspomnę tylko na początku, że to są zakupy z Aldiego, z Asdy i z polskiego sklepu, więc znajdziecie tutaj również polskie produkty, które my bardzo lubimy i które polecamy. To jest jedyna chemiczna rzecz, jaką mamy i jest to płyn do prania Dettol Laundry Cleaner. I on jest super, zwłaszcza jeśli bierzecie ręczniki czy rzeczy sportowe, ponieważ dzięki niemu nie ma tego przykrego zapachu i on się tego pozbywa, jest antybakteryjny, zabija 99,9 bakterii i dodatkowo bardzo ładnie pachnie, więc ja się staram zawsze mieć ten płyn u siebie w domu i dolewam go do zwykłego płynu do prania i do proszku. I teraz już lecimy z zakupami spożywczymi. Na początek możecie zobaczyć dwie torebki żurku. Marcinek będzie robił żurek w tym tygodniu. Do tego sos grzybowy i zioła prowansalskie, tymianek, 2 opakowania. To są wszystkie przyprawy, które potrzebowaliśmy, plus tutaj jest fajna przyprawa, garam masala spice blend i jest to przyprawa do kebabu, który mam zamiar przygotować w tym tygodniu. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeśli będzie ok, to pewnie polecę Wam we vlogu i pokażę, jak on wygląda. I jeśli chodzi o owoce i warzywa, to mamy piękne ananasy, mamy ogórki i to będą ogórki na mizerię, cukinie na placki z cukinii. Tutaj są 4 opakowania selera naciowego i ja go używam do soku, wyciskam go po prostu na sok i powiem Wam, że na początku jest to dość specyficzny i dziwny smak, ale można się do tego przyzwyczaić i ma mnóstwo witamin. Banany, grapefruity, które ja uwielbiam i nauczyłam się je jeść podczas diety dr Dąbrowskiej i naprawdę są super, dodatkowo mają mało kalorii, a też zmuszają organizm do lepszego metabolizmu i dzięki nim spalamy też więcej kalorii podczas dnia. Pomarańcze, dalej mamy marchewki, kilogram, ziemniaki, 2 opakowania, szparagi, jest sezon, więc korzystamy, 2 opakowania, szczypiorek. Tutaj jest kiwi, uwielbiam truskawki, też rozpoczyna się właśnie sezon na truskawki i to już są truskawki pochodzące z Anglii. Czasami w Anglii można dorwać truskawki z Polski i wtedy zazwyczaj kupujemy właśnie te z naszego kraju. Tutaj są 2 opakowania, 1 opakowanie ma 800 gramów i na pewno zrobimy z tego truskawki ze śmietaną. Ja kocham truskawki, to są najlepsze owoce według mnie, więc korzystam. Dalej pomidorki koktajlowe. 2 opakowania cytryn i potem pokażę Wam również miętę i cytryna z miętą jest super. Ja zawsze robię taki pojemnik i robię wodę, taką a la lemoniadę z cytryną i miętą. Naprawdę świetnie smakuje, zwłaszcza w te cieplejsze dni. Tutaj są pomidorki malinowe z polskiego sklepu, jabłka, kocham. I tutaj mamy kajzerki. Kupujemy zawsze takie wielkie opakowania, bo no, lubimy te bułeczki. Nie korzystamy z nich codziennie, ale fajnie jak są. I zawsze można sobie upiec rano i mieć takie chrupiące, cieplutkie bułeczki. Teraz przechodzimy na stół i tutaj możecie zobaczyć resztę naszych zakupów. I lecimy od początku. Najpierw mięso. Tutaj jest łosoś wędzony z marynatą. Ja bardzo lubię ten z bazylią i z pomarańczą, jest przepyszny na kanapki, a ten jest z miodem i musztardą. Dodatkowo to też jest mięso na kebab, mamy chicken thigh fillet, czyli mięso z udka kurczaka i tutaj jest filety z piersi indyka, szynka w plastrach, drożdże, będzie pieczone jak widać, dalej ser z niebieską pleśnią, twaróg półtłusty, będzie świetny na kanapki, Marcin wziął 2,
po 250 gramów. I to będzie świeża bułeczka, twaróg i na to dżem. Myślę, że naprawdę będzie świetne śniadanie. Następnie tutaj pod spodem jest ser żółty, mastam. Kolejno camembert, jogurt skyr, jogurt naturalny, śmietanki 30, najlepsze śmietany. Masło niesolone plus kefiry i mamy dwa opakowania. Ostatnio jesteśmy fanami szejków właśnie z kefirem i z bananem oraz owocami mrożonymi. Wychodzi przepyszne. Potem jest tutaj, a jeszcze zapomniałam o tym mięsie, kiełbaska. Mamy też soczki różne. Tu jest soczek ananasowy, sok z pomarańczą i mango. Tutaj są soki pomarańczowe. Marcin jest fanem tych smooth, takich jednolitych, a ja wolę te z miąższem z pomarańczy. I tutaj jest jeszcze jabłko i mango. Małe grzeszki, orzeszki, które ja uwielbiam. I one się nazywają Nicknox. Są to orzeszki w panierce. I bake rolls z 7 Daysów. Powiem Wam, że to akurat mi się już przyjadło. Maciej też to lubi. O smaku pizzy. Świetne, jeśli oglądacie jakiś serial czy film telewizji, żeby sobie pochrupać. Mamy ketchup, oczywiście najlepszy ketchup na świecie, wrocławski, i to jest ketchup łagodny. Majonez, też ja uwielbiam ten majonez pomorski. 100% dżem z truskawki i musztarda z kamisa, musztarda stołowa, łagodna. Mamy ryż do risotto, bo będzie w tym tygodniu risotto z krewetkami. I mamy zwykły ryż. Tutaj jest sezam. Oliwa z oliwek, extra virgin, olej kujawski, sałata masłowa, czerwona kapusta i tutaj są sałaty lodowe. Następnie, muszę przejść, mamy otręby żytnie, otręby owsiane na chlebek, mąkę pszenną, mleko, dwa opakowania jajek po 15, czyli 30 sztuk. Ach, ta matematyka. Nać pietruszki, bo chciałam zrobić sok z pietruszki i z jabłek. Potem kolendra, której nie chciałam, ja chciałam tylko pietruszkę, Marcin się niestety pomylił. I mięta. Mówiłam Wam wcześniej, że będzie lemoniada z miętą i z cytryną, więc dwa opakowania mięty. I tutaj jest rukola, a do tego są owoce leśne i je muszę wrzucić za chwilę do zamrażarki, bo już pomału mi się zaczynają odmrażać. I jeszcze mały product placement. U nas woda idzie jak woda. Mamy dwie zgrzewki muszynianki. Najlepsza woda mineralna, gazowana i dodatkowo woda niegazowana. Tym razem Nestle Pure Life. I ta woda właśnie pójdzie na naszą lemoniadę. A tę wodę muszyniankę naprawdę polecam. Ona ma jeszcze w sobie troszkę magnezu i wapnia, więc jest naprawdę, naprawdę zdrowa. I powiem Wam, że żadna woda angielska nie smakuje. Tak, nie ma tutaj takiej wody mineralnej, która by smakowała aż tak dobrze, więc zawsze w polskim sklepie kupujemy zgrzewkę albo dwie zgrzewki muszynianki. Tak prezentują się nasze zakupy na najbliższe dwa tygodnie. Wiem, że jest tego sporo, ale robiliśmy zakupy zgodnie z listą i całe menu mamy rozpisane na najbliższe 14 dni. Może wystarczy to nawet na dłużej, zobaczymy. Tyle była nam potrzeba. My bardzo stawiamy na owoce i warzywa, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, kiedy już jest dostęp do tych świeżych i smacznych owoców i warzyw. Dajcie znać, w jakich sklepach Wy najczęściej robicie zakupy, czy też robicie zakupy na dwa tygodnie, na tydzień, na codziennie może, chociaż teraz w tych czasach wydaje mi się, że chyba wszyscy robią zapasy i wszyscy kupują na troszkę dłużej. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki food haul osobny Wam się podobał. Ja za chwilę to wszystko muszę wrzucić jeszcze do lodówki i do zamrażarki, więc zajmie mi to kilka minut, ale cieszę się, mam nadzieję, że naprawdę ten film przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, to zostawcie kciuki w górę i następnym razem, jak Marcin pojedzie na zakupy, to też może nagram taki osobny film, pokażę Wam, co w danym czasie kupujemy. Jak wspomniałam wcześniej, są tutaj zakupy i z polskiego sklepu, i z Azdy, i z Aldiego. I naprawdę jesteśmy zadowoleni akurat z tej jakości warzyw i owoców, są smaczne. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się kochani, uważajcie na siebie i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Na razie, pa!